Bardzo tylko pani radna, ja tylko chciałbym zapytać, bo my na ten temat nie dyskutowaliśmy, to się zgadzam, tak jak pani to powiedziała, tylko pani to mówi, zobowiązujemy. W imieniu kogo pani to mówi? W imieniu swoim, pani Otyli i pana Bogdana. A, dobrze. Myślałem, że gdzieś była dyskusja jakaś, ale nic o niej nie wiem. A jeszcze może tak, bardzo proszę. Do tego. Panie przewodniczący, wypowiedział się pan w gazecie, że nic pan nie wie na temat zwolnień w ADN-ie, ale na najbliższych komisjach 17 i 18 będziemy na ten temat rozmawiać. A jednak uszło to pana uwadze. Dziękuję. Bardzo proszę, panie przewodniczący Nowicki. Czy ja pytałem o sytuację ekonomiczną w ADN-ie? Panie burmistrzu, czy członkowie komisji? Przypominacie sobie państwo? Na naszej komisji to nie było. Również pani była na tej komisji. Też pani miała możliwość zapytać. Tak jak i każdy radny. Tak. Ja zapytałem na komisji, można to sprawdzić w szczegółowym protokole, jest to zapisane, pan burmistrz się do tego odnosi. Panie burmistrzu, czy pan sobie przypomina taką sytuację? Mogę powiedzieć? Proszę bardzo. Szanowni państwo, na komisji gospodarczej był temat poruszany dogłębnie, na komisji oświaty nikt z radnych nie zadał takiego pytania, a więc nie było i też ponadto. Z tego co ja pamiętam, a z tego proszę państwa, są protokoły z posiedzeń komisji, które są do odtworzenia. Czy pan przewodniczący, ja mogę odpowiedzieć na bardzo proszę pytanie? Szanowni państwo, niestety nie jestem tak przygotowany dobrze jak pani radna. Nie mam tych materiałów przed sobą, ale postaram się powiedzieć przynajmniej od początku. Pani radna zarzuca mi, że przekształcenie było spowodowane insynuacją moją, czy moim poglądem, że spółka będzie lepiej funkcjonowała, kiedy będzie spółką, a nie zakładem. Przypominam pani radna, że to też jest materiała, a nawet w protokole z RIO, Regionalna Izba Obrachunkowa, proszę państwa, nałożyła na nas obowiązek albo przekształcenia zakładu budżetowego, jakim był uprzednio ADM, w spółkę z o.o. i możliwość dalszego funkcjonowania, albo likwidację zakładu budżetowego. To co mieliśmy wybrać? Właśnie po to, pani radna, żeby dbać o tych ludzi, wybraliśmy, ażeby przekształcić zakład w spółkę, co dało dalej szansę dla tego zakładu istnienia i funkcjonowania. To jest na pierwsze pytanie. Część pytania, odpowiedź mówię. To, że ja, proszę państwa, namawiałem, to oczywiście, że tak było, ponieważ uważałem, że lepiej przekształcić spółkę i próbować dalej, żeby spółka funkcjonowała, a nie likwidować zakład. Kolejne pytanie, czy też zarzut, że nie dbam o interesy spółki. Proszę państwa, wielokrotnie z tej mównicy przypominam, że to, co na tej sali się mówi, jest nagrane. To rok temu, nie pamiętam w którym, w 2010, przed wyborami, na tej sali radni z klubu, w którym ja się znajdowałem, usilnie próbowaliśmy tu przeforsować dotacje dla spółki z o.o. w wysokości 750 tysięcy złotych na uregulowanie należności dla wspólnot mieszkaniowych. I wtedy to opozycja, bo dzisiaj tego słowa się nie obawiam użyć, wprost mówiła, że żadnej złotówki dla ADM, proszę państwa. I to jest dbałość o spółkę, ażeby nie dać im pieniędzy nawet za długi, które zostały, nagromadziły się jeszcze za czasów zakładu, kiedy pan Mieszka zarządzał, nie rozliczał się ze wspólnotami mieszkaniowymi, a dziś, a kiedy był moment, kiedy spółka powstała, niestety obowiązek ciążył na właścicielu zakładu, jakim jest dużo, a więc przekazaliśmy 750 tysięcy na uregulowanie. I wtedy to opozycja mówiła, nie, w żadnym wypadku, nie dajemy pieniędzy. Pamiętam pan, Żmik tu był,
który usilnie też się domagał tego jako słuchacz, opozycja, czegoś nie rozumiem. Kiedy chcemy dawać pieniądze, dawać, może nie dawać, to jest złe słowo. Kiedy my jako właściciel spółki czy zakładu pomagamy rozliczyć się ze wspólnotą, dotujemy zakład i spółkę po to, żeby funkcjonowała. A więc co my robiliśmy? Ratowaliśmy spółkę, bo ona powinna już od początku samego zarania nie istnieć, ani zakład. My ratujemy, dając pieniądze, to jest ślepe tylko pozycji. Kiedy dzisiaj próbujemy dalej ratować tą spółkę, ażeby istniała, bo proszę Państwa, można by było zrobić bardzo proste pociągnięcie. Wystąpić o likwidację zakładu, jeżeli zakład sobie nie radzi. A to tylko i wyłącznie dzięki nowemu zarządowi, który miał odwagę wziąć na siebie decyzję o restrukturyzacji, która polega w pierwszym etapie na wypowiedzeniu pracy pracowników. Ale na ten temat może się wypowiadać tylko prezes. Jeżeli już, to prezes tu będzie mówił. Bo proszę Państwa, Szanowna Rada, spółka z o.o. opiera się o kodeks spółek prawa handlowego, w którym wyraźnie jest napisane, kto za co odpowiada. Zarząd decyduje o tym, w jaki sposób ma funkcjonować zakład, ażeby nie przynosił strat, zyski dla właściciela. Właścicielem jest gmina, którą ja reprezentuję. I rozliczam prezesa z zysku bądź strat, a nie z działań, które on podejmuje, ażeby taki cel osiągnąć. I nic więcej, nie wkraczam w kompetencje zarządu. Nie mam takiego prawa. Jest jeszcze rada nadzorcza pomiędzy właścicielem a zarządem, która kontroluje poprawność funkcjonowania zakładu. I proszę Państwa, Szanowna Rado, i do siebie mówię. To nie jest tak, że teraz co się będzie działo w spółce, to najpierw będzie rada na komisjach czy na sesji decydowała. Może zadać pytanie. I na to pytanie ja dzisiaj odpowiedziałem. Właściciel, jak nie jest gmina, ma rozliczać zarząd z tego, czy przynosi zyski, czy straty. I tak jak powiedziałem, pytanie do pana prezesa. A więc działania moje, to co pani tu radna mówi w imieniu trzech rad, że zmierzają do tego, ażeby spółka, że przeze mnie, tak jak rozumiało, spółka źle funkcjonuje, bo jest zły, zły zarząd, wniosek o zwolnienie dyscyplinarne prezesa. Pani radna, przede wszystkim nie do mnie, tylko do rady nadzorczej, bo taka jest struktura w spółce. Więc ja prosiłam pana, żeby pan spowodował to, żeby zostali odwołani. Pan ma przełożenie na radę nadzorczą. Proszę bardzo, chce pani zabrać głos? Tak, przepraszam. Proszę bardzo, pani burmistrz, pan kończy. Dobrze. To proszę państwa, ja jedyne za co mogę się uderzyć w piersi, mogę, co do spółki, że przez okres pierwszego zarządu, pół roku, którego wybrałem w postaci pana Denisa i pani Szczęść, uwierzyłem ich w wykształcenie, doświadczenie. Tak, tu pani radna ma rację, ja się przyznaję. Doktor nauk, zarządzania. Pani Szczęść, doświadczona księgowa, która pracuje w spółdzielni mieszkaniowej i pracuje na dwóch etatach, bo obiecała mi, że się zwolni, a się nie zwolniło. Kiedy ja ją zwalniam za to, że pracuje na dwóch etatach, na pełnym etacie w spółdzielni mieszkaniowej i w Nowym Stadzie, to ona czuje się urażona i oddaje mnie do sądu pracy. Sprawę przegrała. To proszę Państwa, za pierwszy zarząd, tak, pukam się tu w piersi, że tak, zły wybrał. I drugi zarząd jest w postaci pana Kasperskiego, którego znacie. Księgowa, która jest członkiem zarządu, którą też Państwo znacie z Nowego Stawu. Kiedyś były zarzuty, że ludzie nie z Nowego Stawu pracują w Nowym Stawie. Proszę bardzo, są nie z Nowego Stawu teraz? Też nie, proszę Państwa. Póki ja nie jestem burmistrzem, to pan Kasperski będzie pracował. Ponieważ na chwilę obecną jedno co spółka mi przedstawiła i zarząd. Na koniec roku spółka nie ma żadnych zadłużeń. Wyprostowała się po roku czasu. Ale nie po to, żeby dalej generować
Stratę. Przez nadmierne zatrudnianie osób, które nie wnoszą zysku do spółki. Tak jest. To jest bardzo odważna decyzja, ponieważ pan Kasperski mieszka w nowym stawie i dając wypowiedzenia tym ludziom, naraża się na niestety niechlubną opinię razem ze mną. I to, że tego nie nagłaśniał, to jest jego decyzja. I on za to będzie zbierał skutki, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Ale w stosunku do Rady Nadzorczej, a potem dopiero właścicieli. Dlatego, panie radni i szanowni radni, to co my zrobiliśmy przez okres półtora roku, kiedy spółka funkcjonuje, pierwszy rok, pierwsze półrocze nieudane, a drugi rok wyprostował spółkę. Mało z tego. Pani sama tutaj zaznaczyła, że powinniśmy zlecać pracę bez przetargu dla spółki, żeby mogła funkcjonować. Tak, proszę Państwa, już w lutym przygotowuję kolejne uchwały, które umożliwią prowadzenie transportu, a więc dowozów szkolnych dla spółki, a nie jak do tej pory się to odbywa przez Urząd Gminy. Urząd Gminy nie jest komercją, nie powinien prowadzić żadnych usług transportowych. Robiliśmy to, bo nikt na to nie zwracał uwagi. Dzisiaj Regionalna Izba zwróciła mi na to uwagę. Gmina nie jest żadnym zakładem komercyjnym. Po to macie spółkę, przekażcie własne zadanie dla spółki. Tak, od lutego marca będę to przekazywał, oczywiście za zgodą. To są kolejne kroki, które mają spółce dać możliwość zarabiania, ażeby nie zwalniać wszystkich ludzi. Dzisiaj reorganizacja to nie jest słowo likwidacja. Proszę rozróżnić to słowo. Reorganizacja ma na celu, ażeby spółka funkcjonowała i nie generowała strat. A dzisiaj, proszę Państwa, spółka ma konkurować na wolnym rynku, która powiedzmy sobie, ma niechlubną historię, jeżeli chodzi o rzetelność wykonywanych usług i na rynku, gdzie w dobie kryzysu wszyscy przetargi biorą poniżej kosztów, a tego przykładem są wykonawcy, którzy u nas robią. Jak ma spółka brać na rynku, wygrywać przetargi, żeby generować straty, to lepiej nie funkcjonuje tylko w ramach zadań własnych gmin, jeżeli to wystarczy. To jest pierwszy krok, który pan prezes teraz podjął decyzję. Jakie będą kolejne, czas pokaże. Ekonomia jest nieubłagana, a matematyki nie da się oszukać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan Nowicki, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. No, jako jedyny beneficjent tej spółki, wymieniając nazwiska, powiem tylko tyle. W październiku 2010 roku ówczesnej szefowej finansów rodzącej się spółki zadałem pytanie Pani Szczęk, nie uważa Pani, że w łonie zarządu powinno się podjąć jakieś decyzje, które ograniczą zatrudnienie? Czy spółka, czy władze spółki nie widzą przerostów kadrowych? Czy ta komórka, która ma realizować zadania remontowe, nie jest za bardzo rozbuchana? Otrzymałem zapewnienie absolutnie, proszę Pana, Pan się nie zna na sprawie, już podejmujemy takie działania, które przyniosą profity, o których się dotychczas nie śniło. Tutaj na nowym stawie i w okolicy. Pierwszym przykładem o tym, jak bardzo było to przesadzone oczekiwania, to jest przykład klamrowania budynku na Płaskiego 21, gdzie przeszacowany kosztorys o 11 tysięcy wprowadził do konfliktu między wspólnotą mieszkaniową Płaskiego 21 a dzisiejszymi władzami spółki. Dzisiejszy kształt zadań, jakich może się podjąć spółka, to jest obsługa konserwacyjna i awaryjna substancji mieszkaniowej gminy i wspólnot. Natomiast nie ryzykowanie, nie konkurowanie na rynku dużych zadań remontowych, kompleksowych remontów, tych ocieplenia. Bo tutaj zawsze będziemy niewydolni, zawsze przegramy tą konkurencję. Powiem tylko tyle, że w jednym dniu są cztery różne fronty pracy. I ten dzisiejszy generał, który ma robić kompleksową robotę,
czy ten dekarz, czy ten murarz, który ma być kompleksową robotę remontową na zadaniu inwestycyjnym, gdzie oczekuje od niego zleceniodawca permanentnej obecności na zadaniu, a nie rwania, jest, nie ma, a taki jest charakter dzisiejszych oczekiwań wspólnot wobec pracowników spółki. To jest totalna ciągła improwizacja. W związku z tym na zadaniu długoterminowym, dwu, trzy tygodniowym, miesięcznym, spółka zawsze nie będzie, nigdy nie będzie konkurencyjna. Ale wiadomo, chciałem tylko przytoczyć ten pierwszy z drugiego przykład, o którym tutaj przez pana Denisa bardzo mocno określał. Zaczynamy wchodzić na długoterminowe zadanie. Klarowanie budynków, robimy to we własnym zakresie, na bazie własnych kosztorysów, co będzie korzystne dla spółki, dla wspólnoty. Pierwszy przypadek z drugiego zrobiony doprowadził do procesu na linii wspólnota płaskiej 21 dzisiejsze władze spółki. Jesteśmy podani do sądu za przekosztorysowanie, przewartościowanie zadania na kilkanaście tysięcy złotych. I wynika, a pozostały prawnik, mówiąc więc na nowo, wynika z braku świadomości takiej mobilności wspólnej. Zły to prawo, co kara własnej miasta. Ale to, co było do przewidzenia, dzisiaj się po prostu materializuje. Dziwię się pani Marysi, że tak stanęła w obronie tych pracowników. Ja również byłbym w obronie tych pracowników. No to czemu się pan dziwi? Dlatego, że proszę panią, bilans za ubiegły rok to było 1 250 000 strat. 1 250 000 strat. Niewypłacony fundusz remontowy dla wspólnot. 750 000 przekazał burmistrz na przekazanie na konta wspólnot. Okazało się, że tamten zarząd miał inny pomysł. Przekazał 610, z tego przekazał 37 000 na ZUS i 70 000 na ciepło. A uchwała mówiła jednoznacznie, wasza uchwała mówiła tutaj, mam ją przed sobą, że 750 000 ma być przekazane na konta wspólnot. Bo wreszcie burmistrz zrobił porządek. Pozakładał konta wspólnot, nie ma wspólnego garka, tak jak miał Byczka i inni. I teraz, proszę państwa, co się okazuje? 1,5 miliona strat, 1 250 000 strat. Ja bym dzisiaj powiedzieć państwu tak. Nasza spółka dzisiaj swój żywot też zrobi 1,2 miliona strat. Otóż nie, proszę państwa. Spółka została wyprowadzona na czysto. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych zobowiązań. A mogę pani odczytać, ile było zobowiązań na 500 000, jak przyjąłem spółkę. Druga sprawa. Proszę państwa, spółka nie jest charytatywna. To nie jest ciało charytatywne, że mamy robić dla kogoś, a ktoś nie będzie płacił. Spółka, spółka jest prawa handlowego, czyli ona się swoimi prawami w ogóle, nie może być tak, że pracownik idzie do pracy i pracuje tam miesiąc czasu, prawda? Bo tak było na budynku Śmiertki na Gdańskiej, miesiąc czasu, a tam można było robić 3 tygodnie te malowania. Dzisiaj też mamy 3 pomieszczenia dla ludzi, którzy się spalili. Siedzimy już 3 tygodnie na tych budynkach 3. I nie wiadomo, kiedy będą skończone. Prywatna spółka by zrobiła za 2 tygodnie. Taka jest wydajność pracy naszych pracowników. Pracownik musi pracować od godziny 7 do godziny 15. I 15 minut ma na śniadanie. Zgadza się czy nie? Zgadza się. A u nas pracownik przychodzi o godzinie 7. Wyjeżdża na budowę o godzinie 8. Rozkłada swoje narzędzia. Przyjeżdża na godzinę 10 do zakładu, na 9 i do 10 je śniadanie. Następnie jedzie na budowę, pracuje do godziny 14, o 14 przyjeżdża i się myje, kąpie, bo on idzie do domu. W żadnym zakładzie tak nie ma. Pani dokładnie wie, bo pani też ma swoją firmę prywatną, przychodzą do pani pogórki i nie ma, zbierasz, dostaniesz pieniądze, nie, to nie. Dzisiaj, proszę państwa, gdybym chciał wszystkich utrzymać, to państwo jako rada musieliby się zabezpieczyć nie 50 000 miesięcznie, żeby uregulować należności.
bo tyle nie brakuje. Zimy nie ma, zima miesięcznie jest to 30 tysięcy. Zieleni nie ma, w październiku się skończyła, 30 tysięcy, nie ma już. I z czego mam ich utrzymać? Mam robić tak jak tamci, nie płacić za ciepło, nie płacić za wodę, nie płacić za nic. Przecież proszę Państwa, za wodę 92 tysiące nie płacili, za ciepło 50 tysięcy, do Brzmila 40 tysięcy. Ja też mam tak robić? Nie. Spółka wyszła na równo, musi być restrukturyzacja. Tych, co zwalniamy, to zwalniamy, ci, co będą pracować, będą pracować. Nie ma innego wyjścia. Natomiast ja się nie boję, Pani Maryśku, ja mam rentę, emeryturę. Ja mogę iść w tej chwili, jeżeli burmistrz powie, do domu, już się żyję do domu. Ja chciałem burmistrzowi tylko i wyłącznie pomóc. Bo żeśmy mieli profesorów, rozmaitych ludzi i doprowadzili spółkę do ruiny. I gdybym wiedział, że taka sytuacja jest, to w ogóle się taką spółkę nie brał. Ale bynajmniej mam satysfakcję, że spółka na dzisiaj jest, nikomu nic nie jest winna. Tylko trzeba uregulować to, co oni nie zapłacili dla wspólnot na fundusz remontowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Okupna, proszę. Ja mam pytanie do pana Ryszka. Panie Ryszku, skoro pan wiedział, że ci pracownicy są tak mało wydajni, że to nie są pracownicy, którzy powinni pracować w ADM-ie, to dlaczego ich pan tak długo trzymał? Nie trzeba było powymieniać od razu pracowników na innych, na takich, którzy by pracowali, którzy by mieli wydajność jakąś, a nie taką, jaką jak pan to mówi? Mam do pana żal, mam do pana pretensje, że pan w ten sposób postępował. Już odpowiadam. Bardzo proszę, panie prezesie, proszę chwilę. Bardzo proszę. Ale proszę panią, jest tak, że przyszedł w marcu ubiegłego roku, tak? Chciałem zobaczyć, jak oni pracują. Proszę, najpierw dostawałem od wspólnot, od mieszkańców burę za ich pracę. Do sądu jestem wzywany za ich pracę. Przyglądałem się, co oni robią. Lipiec, sierpień, urlopy mają. Panie prezesie, proszę mówić do mikrofonu. Lipiec, sierpień mają urlopy. I czekałem, patrzę, jeden tak zrobili na ureszki za 25 tysięcy. I schody w przedszkolu. Za cały rok? Panie Marysiu? No pytam się. A kosztorysów mieliśmy zrobione, bo ja wyszłem z takiego założenia. Bo poprzedni zarząd inaczej robił. Zrobił kosztorys, oddał do księgowości, ściągnęli forsę, są zadowoleni. A czy robota została zrobiona, czy nie, to nikt nie wie. U mnie jest inaczej, jest kosztorys. Kosztorys idzie do wspólnoty, wspólnota patrzy na ten kosztorys. Za 30 tysięcy robić nie będziemy. Robię przetarg. Bo możemy być robić za 25, tak? Wybraliśmy kogoś za 25, ale nie nasi, bo nasi za 35 by to robili. Teraz wspólnota podpisuje z tymi, którzy robią za 25 umowę, wchodzą na budowę, my im załatwiamy kredyt, protokół odbioru i dopiero pieniądze idą na konto. Tego u nas nie było. I dlatego taka sytuacja była. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mówić to można by było dużo i nie starczyłoby nam dzisiejszego dnia. W każdym razie nasze stanowisko jest takie. Nie można wyzbyć się naszego ADM-u, bo to jest dobro całych wszystkich mieszkańców Nowego Stawu. Mają pracować tam ludzie tacy, którzy będą pracowali jak się należy. Czyli wszyscy? Nie, ja nie mówię o wszystkich. Ja mówię o takich. Ale dla wszyscy są wolni. Proszę Państwa. Dla których powinna być prawa. Ja się nie chcę przepamarzać. Pani Okupna, następnie, że pan będzie chciał. Proszę. Ja tylko mam tyle do powiedzenia, że nie można się wyzbyć naszej spółki. Tak. Dziękuję bardzo. Myślę, że mogę tylko mówić o sobie. Myślę, że nie chciałbym też, żeby była taka sytuacja, żeby ktoś był zwolniony. Ale jeżeli jest taka sytuacja, rzeczywiście jak pan prezes podaje, co w takiej sytuacji robić? Wypowiedzenia są do kiedy? Proszę? Do końca marca, tak? Wypowiedzenia są do końca marca. Nie wszyscy dostali wypowiedzenia. Nie wszyscy zostaną zwolnieni, tak powiedziałem. Bo sami część tak trochę nie prowadziła konserwację. Natomiast, Panie Marysiu, ja sprawdzałem.
czy nie ma kredytu, bo wykupił mieszkanie w urzędzie. Myśli pani, że go zwolni? Nie. Drugi ma troje dzieci. Myśli pani, że go zwolni? Nie. Tamtego, proszę panią, żona pracuje, a nie, on pracuje, bo żona nie pracuje, to go zwolni? No nie. A chętnie by im pozwalał. Bo trzeba przyjąć do spółki takich ludzi, którzy będą robić to, co spółka, wiemy kto, Bień powiedział na zebraniu wczoraj, bo było zebranie. Było biuro, powiatowe biuro pracy i tak dalej. I Bień sam miał taką odwagę, widzi pani. Do moich pracowników mówi tak, panowie, w naszej spółce to trzeba umieć wszystko robić, albo nic i to nie dyskusji. Bo on jeden był na zachodzie i w spółce pracował i robił wszystko. Bo nie można tylko trawę kosić, miodą zamiatać i stać. Bo z tego się nie da utrzymać spółki. Przecież zarzuty były przeciwko mnie, że ja kupiłem zamiatarkę. Kupiłem ją, bo nowy staw wyglądał ohydnie. I nie dzwoniłem żadnej dziewczyny, która zamiata miodką. Bo oni, wie pani, w jaki sposób pracują? Odrabiają swój dług u mnie. Dług. Mają po 10 tysięcy długu i u mnie odrabiają te dziewczyny. Panie prezesie, tylko żeby pan ewentualnie nie powiedział jakiś nazwisk, czy ewentualnie kwotę, których... Nie mówię ani nazwiska, ani długu. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję bardzo.